nazywam się Norbert i witam Was na kanale Eksperymentalnie. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak wyglądają fajerwerki nagrane w kilku tysiącach klatek na sekundę. Na początek odpalimy sobie tak zwany wulkan. I myślę, że 1000 klatek na sekundę będzie tutaj idealne. Według instrukcji pióropusz iskier z takiego wulkanu może osiągnąć 3 metry wysokości, więc mając to na względzie, idziemy ustawiać kamerę i zabieramy się za eksperyment. Dobra, to kamerka do slow-mo ustawiona, więc odpalamy. No, chyba się musi troszkę rozkręcić. Dobra, no muszę przyznać, że w dzień ten wulkan był trochę poniżej oczekiwań, ale mam nadzieję, że w slow-mo będzie wyglądało to kozacko. No, zobaczcie. Następnie przetestujemy sobie coś takiego. Mówię coś takiego, bo nie do końca wiem, co to jest. Instrukcja sugeruje, że jest to coś w rodzaju rakietnicy i na szczęście pokazuje, jak należy tego użyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Jeżeli efekt będzie podobny do rakietnicy, to najlepiej, jeżeli to ustrojstwo odpalimy w dole kadru, żeby zobaczyć to, co z niego wyleci. Okej, to zabieramy się za eksperyment. Dobra, 3, 2, 1. Wow, nice! Zobaczmy, jak to wyszło na slow-mo. A na sam koniec odpalimy sobie coś, co od zawsze chciałem nagrać slow-mo, czyli tak zwany moździerz. Niestety coraz trudniej dostać w Polsce, na szczęście mi udało się kupić największy, jaki jest dostępny bez pozwolenia, czyli dwucalowy. Tutaj podobnie jak w przypadku rakietnicy, ustawimy moździerz w dole kadru, bo zależy mi na tym, żeby nagrać to, co z niego wyleci. A biorąc pod uwagę moc tego moździerza, myślę, że kamerkę do slow-mo ustawimy na 5000 klatek na sekundę. No, to zabieramy się za eksperyment. Nieźle. Zobaczmy, jak to wyszło na slow-mo. Okej, no to w dzisiejszym odcinku na tyle. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jakąś subskrypcję, bo kolejny odcinek już za tydzień. Na razie, ho.